Co? Powiedz lepiej, Goniu, co teraz? Czy druid, czy szaman? Nie wiem, a co masz innego? A, bo już nie chcesz grać. Nie chcę grać czarnoksiężnikiem. No nie wiem, to zależy od ciebie. Nie wiem, jak oni się... Ja nimi rzadko bardzo gram. Kurde, który nie. Wygląda fajniej dla ciebie? Druidem. Bo szaman, te totemy, ty powiesz, może ci wypadnie ten totem akurat, który potrzebujesz, i nigdy nie wypadnie ten, którego potrzebujesz. Jak sprawdzę, czy długo byłeś u Soła, to kliknąłem na twój nick i zobaczyłem, że założyłeś konto 3 dni temu. To będzie, kurde, zwieracz kurde, talii duszy kart, no, stary, zwieracz duszy. Nie wiem, o czym ty mówisz. Mówię, że nigdy mi z szamana nie wypadnie poprawny totem. Dobrze, to zagraj nim. Ja to nim zagram. Musisz na Skype'ie się połączyć. Ale dosłownie, na koniec twojej tury dobierz kartę. Ale na Skype'ie musisz to jest się dobry. Połączyć, no. To jest dobry totem, Goniu. Dobrze, ale na Skype'ie musisz się połączyć. Łączę się. Każdy gracz, który kończy, musi dobrać karty, aż będzie mieć ich 3 w ręce. No. No masz. Czemu widzę Windowsa? Jutrzenka, no, jeśli na koniec swojej tury... No to dobieram ten totem środkowy. Zadaj 5 punktów obrażeń, przeciążenie 2, daj stronnikowi zdolność agonii. Cesarska kobra mówisz? Hex, lewo, no żaba. Żaba jest kurde dobra. Czekaj, dobierz 2 karty, przeciążenie 2. No ty byś pewnie chciał 5, ale ja no właśnie... Nie no, środek, kiedy potrzebujesz one drop. Środek, jest najlepszy 6 drop w grze. Tak? Naprawdę? No. Przy każdym no twoim obciążeniu. Środek. Nie, znaczy prawa jest dobra, tylko że na razie nie ma. Kurde, wiesz co, zastanawiam się. Jakby on ci urósł, to nie byłby zły, tylko żebyś potrzebował jakiegoś dwa albo trzy. Nie, środek, wiesz. Nie masz. Jakbyś miał kurde psy, to wtedy byłoby miało sens lewo. Ta boska, czekaj, daj mi też coś powybierać. No tutaj no. To kurde pająk. A pająk. A tu. Kurde, sam nie wiem. Ten jest dobry, że zamraża postać, ale zawsze ten też jest dobry i ten też czasem jest dobry, a tego nigdy nie chcesz. To nie może tego wkurzo trona. No. Bo nie mamy dwójek. Dobiorę. No właśnie, to nas są dwójki. Murlock nie płaczą, daj swoim stronnikom +2/+2 kosztuje mnie. Ansiera musisz wziąć, bo nigdy nie bie... Znaczy, nie nigdy, bo ogra akurat jest dobra, ale ten z prawej jest strasznie gówniany, bo ma gówniane staty i jeszcze nie trafia w to, co chcesz. Mhm. No, upiorny no, pajęczak. Co upiornego nie, pajęczaka. Stary, szatkownik to jest najlepszy 4 drop, więc go zawsze się bierze, no. No dobra. Zniszcz stronnika, następnie przywróć go do życia z pełnym zdrowiem. Kurde, nie głupie. Tak, ale nie masz żadnych detratli mocnych, więc sprawa. Po 3 one dropy to nie jest źle. Broń? Kurde, jakbym wiedział, że tak, jakbym wiedział, że tą broń dostaniesz, to byś brał tego kurde troga, bo to byłoby za... Jakbyś w pierwszej turze rzucił tego troga, a w drugiej to byłoby GG już. No to i tak no, mogę to wziąć. Po prawej, tak, weź. A może on jeszcze będzie mocno. Do wylosowania? Przywróć 4 punkty zdrowia twojemu bohaterowi. Serdeczne 07, czy to znów od Matiego jakiś rajdzik? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrowienia dla Matiego, może zbije tutaj jeszcze coś doradzi. No ja myślę, że tygrysa z ukryciem ty zawsze bierzesz. Dobrze, no tygrys z ukryciem na propsie. Co by, ja sobie tak myślę, co by gonił wziął? Każdy przyzwij dzika, no to z dzikiem, nie? No z dzikiem, no bo nie masz piratów. Moi drodzy, to co tu się będzie działo, okrzyk bojowy, przyzwij dowolny losowy totem. Dobierz 2 karty. Powiem ci, że nie wiem. No chyba ten totem, a może dobierz 2 karty? Nie wiem. Nie no, totem, losowy totem to jest każdy totem, nie tylko te z Hero Powera, ale też na przykład ten, co dodaje ci kartę, albo ten, co bufuje ci. To zajebiste. No. O, kiedy zagrasz stronnika z okrzykiem to jest bojowym? Akurat łatwe, ten z prawej, tylko pokaż mi, ile ty masz okrzyków bojowych w ogóle już. Jeden. Raz. No. Dwa. Trzy. Kurwa, dużo masz. Cztery. 5. Prawie wszystkie. Ja pierdolę, 7. 5, 6, 7. What the fuck, 7 go. Na 16 kart, to jest zajebiste. Bo jak biorę w każdej turze będziesz pamiętał. To... O Jezu. I tutaj nie, hex. 2 heksy to nie jest. Moi drodzy, witam was. Witam wszystkich widzów Matiego. To ukrycie, co? Bujesz 2 dropów. Nie, więcej. Masz dopiero tak? Jednego Aha. miniona 2, tak. Teraz grube karty. No i znowu, kurde. Okrzyk bojowy, patrz, masz.
No ona jest dobra, a do tego te dwa pozostałe są gówniane na arenie. Kurde i... I żuk, no, okrzyk bojowy, tak? Tak, żuk. Kurde, zajebisty ten deck na razie masz. I kurwa szatkownik, i znów nie mogę. Tak? Stary, tak, a może ja ognik? Się założę, że ty... Nie, nie. Uuu, przeciążenie, czy nie? Tak, tylko masz gorylobota, okrzyk bojowy, wiesz? Może mech, okrzyk czekaj. Bojowy. No właśnie myślę, czekaj, jak u ciebie druga tura wygląda. Ty masz albo skarabeusza, albo działo. Nie, ty nie potrzebujesz w ogóle dwóch broni, bo masz zajebisty potem, kurde, midgame. Więc ty będziesz się i tak dobrze tradeował. A ile to masz co, mechów? Gorylobot? Raz, dwa, trzy. Czekaj, patrz, ile masz mechów. Trzy mechy masz. Ja moi bym... Drodzy. Gonił się podjarał tym kurde, tutaj, no bo jest zajebisty, bo tutaj, nie wiem, Yeti jest teoretycznie lepszy, ale ja bym zaryzykował i wziął Gorylobota, bo kurde, ja coś czuję, że to będzie deck z duszą kart. Boska, okrzyk bojowy, przywróć 4 punkty zdrowia twojemu bohaterowi. Możesz draw wziąć, bo nie masz żadnego drawa, a już wystarczy ci one dropów. Przeciążenie Boże, jeden. Boże, najlepszy dwudrop na tego. Tak. Golem, kurde, to jest super rzecz. A co to robi? No 3-4 ma tyle. Za 2 many. To jest kurde jak zombie czoło. Uuu, inspiracja. Brać? To jest dek. O, no tak. Gonił ma już orgaz. Jeszcze ci tylko brakuje kurde. Okrzyk bojowy, daj tego przyjaznemu stronnikowi furię. Nie. Ten oręż. Ten jest broń. Tak. O Jezu, piąteczka aż może. Mnie boli, tak, kurde, piąteczka, aż mnie boli. Nie no, jak ten deck nie będzie miał, kurwa, i żywiołaki jeszcze chyba, ale czekaj, ile ty masz przeciążeń? Raz, dwa, mam trzy. Kilka przeciążeń. Ale masz zajebiste przeciążenia, masz trzy zajebiste przeciążenia, Irli. To ten oręż mnie, kurde, kusi, wiesz? Tak. Bo on by dobrze tradeował. Tutaj to jest ciężka. Ja na przykład w takich decyzjach jestem słaby, bo ja się znam na wartości kart, ale na przykład w tym przypadku nie wiem. Kurde. Dobra, to teraz weź na pewno eksplozję lawy. To przynajmniej będziesz mi ten. Nie mamy żadnego. Kurde, nie, wiesz, no, muszę, piątek, szóstek, nie mamy żadnego AOE, ale kurde, ten deck to jest super deck. Który się... Ten deck, moi drodzy, to jest kurde super deck, rozumiecie? Ja już to czuję. Ja już to czuję, kurde. W jajcach to czuję. Cześć, ale ja się założę, ty masz takiego farta, że ty trafisz kurde na, czekaj, co na szamana byłoby, kurde na trzech jakichś Irli paladynów z boskimi tarczami. Nie, kurde, na łowce trafiłem. Zrobisz nim. No dobrze, na łowce to jest okej. Okay. No to wymieniam szóstkę i żabę, bo to słabe, totem zostawiam. Wszystko wymieniasz, nie, wszystko wymieniasz, masz tak zajebiste dwudropy, tak, że kurde potrzebuję. Wylosujesz jeden z tych dobrych dwudropów i wygrywa, no i to jest to, no. Nie masz żadnego dwudropa, ale masz kurde one drop, i to jest zajebiste. Teraz kurde totemik dostaniesz. Patrzysz na drugim, strzelę totemem? Tak. Znaczy nie, totemik dostaniesz ten 3-4. Myślisz? Chodź, zobaczymy duszę kart. No raczej no nie. No i kurde, widzisz, wygraliśmy dusza kart. Teraz dobierzesz totemik, patrz pyk. No ale nie, to też jest dobrze. Mogę? Dać tak. On jest super. I co, na mordę? Pytam mnie, czekaj, czy strajdować, czy nie, czy on coś może mieć za dwa mocnego... Strajduj, bo on może mieć potem, nie wiem, coś co zada jeden damage, czy inny chuj. Masz takie dobre karty, że kurde, możesz strajdować. Wyprzyzwij dzika. O, dobrze, się strajdować. Dać tego wyzwolonego żywiołaka? Tak. Znaczy, wiesz co, czekaj... Ja bym go dał, bo on może... będzie z przeciążeniem później. Ale na razie nie ma żadnego przeciążenia, ja bym zagrał, kurde... tego, Huntera. Myślisz? No. Łowczyni, brzydwo, kurwa... Tak, więcej potrzebujesz minionów, żeby się potradować potem dobrze. I tyle. Co, bić go? Ściągać mu to? Nie, nic nie rób. A co, jak mi wyczyści cały stół czymś, jakimś super czarem mocnym? Długi molek dostał. O nie, przejął mi dzika. Dobrze, że dzika, nie coś a to fajnego. Dobrze, a kurde, aż że tego miał? Co za kolo? No i pięknie, kurde, pięknie. No to co? I to jest, kurde, dropik. To co, gorylobot? Jasne, że kurde, goryla. No, patrz, kurde, teraz pyk. Patrzy, wal, głowa Mimirona, jeśli na początku nie, swojej nie. Tury kontrolujesz co najmniej trzym, to nie. Agonia, dodaj kartę części. No to nie, no chyba... Kurzotron, no. No ja myślę, że 1-2-3-1-2 zostanie mi 2-2. To jest pytanie, którego jeden... No ja bym 1-1 w dzika.
Tak, ale tego, żeby wkurzatnąć i zostać. A szóstą turę to będziesz miał kozacką. Z czego się śmiesz? Tak. Spójrz na trzy góry. On ma szarże jeszcze. Ale zginie, nie? A nie, nie zginie, co ja gadam. Zobaczymy, czy jest głupi, czy mądry. Dobra. Znaczy, to nie określa, czy jest głupi, czy mądry, ale to nie jest trochę mądrzejszy niż głupszy. Kiedy zagrasz stronnika z okrzykiem bojowym, zadaj dwa punkty obrażeń. A mamy kogoś okrzykiem bojowym tutaj? Będziesz miał mamy, potem, ale miał później. Potem. Na razie nie. To co, wkurzotrona bym rzucił tak. I tą trójkę. Tak. I się strajduje z 3-2. On nie miał dobrych trade'ów. I teraz myślę, jakie kurde spele może mieć Hunter, żeby wrócił mu ten stół. A szóstkę rzucimy. Pamiętaj, tego... żeby nie stawiaj na środku na pewno tego postaci, które mają siłą, najwięcej no, HP. Dobra, nie z siłą, tylko z HP. Bo Hunter ma takie coś, że zadaje 5 w środkowego i 2 z boku. Mhm. What the fuck, czemu on tak zrobił? No to co, szóstkę może? Czekaj. Nie opłaca. A może totem? Nie opłaca ci się szóstka, bo możesz tak samo strajdować. Shreddera i. Chociaż Shreddera, czy to. Nie, Shreddera i totem. No i teraz myślę, co walnąć. No mogę. Agonia, dobierz kartę. No, ja, no to nie wiem. W tego może kolnicę 2-1 walnę. Wkurzotronem, co o tym myślisz? Tak. O małpą w tego 2-3. Tak. No i bym w tego golema, to bym w tego poprawił. Jednak żeby tylko karty nie dobierał jeszcze, nie? A przy okazji ten golem jest, tak, ale też, ale ten golem jest mechem, więc jakby miał jakąś kartę, co się bierz z mechami. Dokładnie tak myślałem właśnie, że on jest mechem. Ale to mu się nie przyda. Zaatakuj najpierw. No tak, bo ty nie znasz hunterów trapów. Ja bym zaatakował najpierw 2-2 w 2-1. Bo to może być freezing trap. I chyba jest. No jest. A teraz wiesz, co możesz zrobić? Kurde, zgadnij. Combo. Jakieś combo, okrzyk bojowy. Tak, czwórkę najpierw rzucić, a później trójkę. Tak. Tylko rzuć trójkę z lewej rzuć. Bo on może przysyłać tego, co dodaje ataku. No właśnie. No i wryj teraz. Widzisz, kurde, jakbyś z prawej przyzwał, to potem by nic nie zrobił, gdyby ci się z prawej pojawił. Niezłe to jest. Nie no, a on się zawsze totem się z prawej? Przyznać. No tak, zawsze z prawej. Ty masz kurde dużo duszy kart, wiesz, w tym spotkaniu. No zobacz, bo teraz w każdej turze będziesz zadawał mogę przynajmniej z okrzykiem bojowym coś tak, zadać, tak. No. Będziesz ciągle coś z okrzykiem bojowym, nie? Nieźle. Kurde. Szkoda, że nam go zabił. Ale mocno przegrywa. Tarczę w górę! To za leść. To co, szóstkę wystawiam? Czy zobaczymy co? Najpierw pajączka. Mówisz? Tak, no bo może ci z niego coś jeszcze z Battle Cry'em dropnie i wtedy zadasz jeszcze więcej damage'u, a nie potrzebujesz akurat 3. Okrzyk bojowy, daj przeciwnikowi 2 tak, banany. Tak, to nie jest zła karta w tym przypadku, no. Tak? Bo on i tak nic nie ma na stole, nie? Dobrego. Zaraz nie będzie miał. A więc możesz jeszcze zagrać małpkę. Czekaj. Po lewej nie, najpierw zagraj Shreddera. Ale co mam? Znaczy Czekaj. Nie, dobra, najpierw zagraj małpę, tak. Bo możesz. Nie, bo nie patrzyłem, że masz tego 2-6. Myślałem, czy będziesz mógł się dobrze strajdować, jeśli trafi w tego 3-4. Ale i tak, no to Shredderem. Peczkiem, kurde, no i pięknie. I co, tym jeszcze że... drugi. Tym też warto. Jeszcze następnego. Tak. I kurde pięknie, no.
Ty, no dobre to jest nawet. A co te banany mu dają? Plus 1, 1? Czy one dają plus 1? Plus 1. O nie, zabiję cię, kurde, tego. Tego elementala. Chyba, że będzie chciał małpkę zabić. To ja spuścię. O fuck. A to nie, nie, no to nie jest złe. No bo wiesz, jaką kartę masz, kurde? Wiem, najlepszego 6 dropa. Go wyczyszczę po prostu. Możesz najpierw zagrać, kurde, kraba, żuka. Może coś tam jeszcze żuka. Zadaj sobie 4 punkty, nie? W tym przypadku, no nie wiem, to znaczy tutaj 4-3 jest najlepsze. W sensie ten z lewej. Bo nie chcesz mu dawać kart, 4-7, a też nie chyba. Chcesz, tak, tak. Znaczy on jest 4-3, bo zadaje 4 punkty w sobie. Aha, no, no. No dobra, to co, czyścić mu dzika? No czyść mu dzika, kurde. Zajebisty jest i co, 5 w 5, 3... A nie, 3-2 w 4-3, tak? Tak, tak, no bo on może ci wyczyścić, więc lepiej zostaw sobie te, co mają... Przeciwko Hunterowi lepiej zostawiać te, to może wystawię jeszcze trendowatego. Tak, tak. Myślę, że to będzie, kurde, teraz będzie przygoda? No. Patrz, on ci 4 punkty za obrażeń zadał. Jeszcze jest 5 kart do... A nie, on zagrał tracking, to nieważne. On się poddał, stary. Zniszczyliśmy go. No, ale super to jest, tak. Jestem naprawdę ciekaw, czy na co byś musiał trafić, żeby przegrać. Nie, o co się, jak wyrzuli, jak będziesz miał gówniany draw, a przeciwnik będzie dużo kart wyrzucał, to ty nie masz żadnego AOE. Więc na to możesz przegrać, ale poza tym, jeśli będziesz miał podobny start do przeciwnika, no to nie ma szans, żebyś przegrał. No chyba, że ma lepszy deck. 1800 widzów, to chyba rekord nowy. Chyba tak. Chyba nigdy tyle nie było. W tym roku. Uter! Będę walczyć z honorem za zgładziciela! Możesz sobie, kurde, broń zostawić. Dobra. Jakiś trejdzik ładny. Kurde. No i serce kart. Bardzo dobre. No teraz będzie serce kart. Czuję serce kart. Zobaczymy, czuję, co zagra. Zombie. Coś tam, kurde, maca te karty, maca. Ale nie. To jest, kurde, super. Ach, kurde. Ale przynajmniej wiesz, że ma tego, to jest mocna karta. A co on miał tam? Bo nie popatrzył. Taki zmienia na 3. Patrz zawsze, jak to się robi, bo to żyć może. To co, dajemy tą dwójkę? Tak, tą mocną dwójkę. I możesz jeszcze zakoinować broń na siebie. Bo ta broń ogólnie działa na wszystkie postacie. Możesz ją na siebie rzucić i wtedy możesz zaatakować tego 3-2. Wyczyszczę go. Ty, Ganiu, kurde, to mądre to było, to żeśmy zrobili. Szkoda, że kurde, ty. Jakby ten miał 2-3 zamiast 1-2, to już byłoby GG, bo kurde, Paladynowi ciężko się odbić od tak by było. Na stole. O, widzisz, byś teraz pięknie strajdował się. A tak niestety musisz, kurde, jednego zginąć. Wyciągamy totem, czy 2-3 wystawiamy? Nie, 2-3. Nie zawsze lubisz stawiać? Ja lubię stawiać totemy. Znaczy, totemy jest fajnie stawiać, jak nie masz nic innego do zagrania, ale jak masz, no to... Ta ulubienica tłumu jest dobra. U mnie wszyscy mają okrzyk bojowy teraz. Tylko, że ich... Znaczy, strasznie dużo ma... Kurde, raz grałem przeciwko takiemu szamanowi i strasznie mnie wkurzał, bo wystawił tego typa 2-6. O kurde, to jest bardzo dobra karta, trzeba go zabić. Musisz szybko zabić. Tylko pierwsze co, to wystaw, kurde, totemik z lewej, bo możliwe, że ci dropnie znowu ten buffik do ataku. Z lewej. No i kurde, widzisz? Za 3 many przywołałeś 3-2 i 3-4. No, ale to i tak muszę go zabić. Ale to i tak tradujesz, tak. Ale kurde, to jest value, zobacz, za 3 many 3-2 i 3-4. No. To jest to właśnie. To się szanuje, to się respektuje.
kurde, jak on będzie miał teraz takie karty na value, co będą akurat się tradować z twojej. Jak teraz wystawi coś, nie wiem, 5-5 na przykład. Albo 4-4 nawet. No to bardzo denerwujące. O, dobrze. Ja bym ulubienicę tłumu teraz stawiał, wiesz? Mówię ci. Masz sladża. No dobra, ulubienica i co? Tłum... Na mordę? I teraz właśnie pytanie, wiesz co? Nie, bo nie miał może mieć taunta, jakieś buffy dla nich. Tak. Jakbyś nie miał tego taunta, to wtedy lepiej by się stridować byłoby tym 3-4. Ale w tym przypadku 3-2 i zaraz ci wytłumaczę czemu, striduj się najpierw. Bo paladyn spele masz, które zadają 2 damage'a albo 4 damage'a broń, prawda? Mhm. Więc spell zadaje wszystkim 2 damage'a, a broń zadaje 4 damage'a tym, w którego trafi. Ale teraz nie może trafić tego 3-4, bo stoi twój 3-5. A jeśli by nie stał, to by po prostu użył broni i trafił tego 3-4. A tak to nawet tak jak użyje tego spela, co zadaje 2 damage'a wszystkim, to wiesz... Zginie ci tylko dwie postacie. Ja chcę ulubienicę tłumu w następnej rundzie postawić, proszę. No zobaczymy, kurde, co wyjdzie. To nie jest fajna karta. Mówię, ulubienica tłumu, to będzie to. I totemik, i trade, kurde, wszystkim. Nie żartuję. Tylko kurde, no dobra. No chyba, że... Nie no, ulubienica tłumu, czuję to. No to jest ta ulubienica. I co, totem? Totemik, tak. No ale co, to wyjdzie mordę? Wszystkim, czy to robimy? Tak. Wszystkim gry. Kurde, słabo było, że tego ogra ma. Ale jak nie ma nic innego, no to masz... W sensie, jak nie ma teraz clearu żadnego, to raczej wygrałeś. Albo nie ma silence'a. Ale oni czasem mają takie dziwne rzeczy. No jak ktoś idzie spać, to dobranoc, moi drodzy. Wiem, że to już... Ludzie, no ja wiem, że kurde, paladyn, ale... paladyn równie dobrze może mieć broń, co ma 2 ataku, co ma 1 ataku, kurde, Hammer of Rafa, no, może... Nie zakłada, kurde, że tu gramy, kurde, z mocarzami. Najlepsze to jest, najbardziej, najczęstsze to jest konsekracja i True Silver, więc patrz, nad, ale mu nie naokoło wyszło. Tego trzeba... Nie no, tak... No jakby on wiedział, co się stanie. A no tak, bo zawsze ślus wypada. Jest, 50-50. A teraz masz dosyć słabe trade. Musisz się śpieszyć. Bo tak ci, czy siak ci ta oblubienica zginie. No jakbym ją zabijał. Czekaj, 4, 7, 9. 4, 7. O, to będzie niezłe na później. To ja co, dawać bestię? Ja pajączka zagrał. Pajączka, no. Zobaczymy, co wypadnie. Ukrycie 5-5-5. Co ty myślisz? To po lewej, bestia. Ja bym wziął to środkowe, bo od razu możesz to wystawić. Ale, aha, i w ryj teraz, po prostu to będą pójść. A, dobra, kurde. Jak w ryj? Chociaż czekaj. Bo jeśli ma konsekrację, to jesteś w dupie. Ale dobra, zaryzykujemy, bo masz kurde, czekaj, ile ma? 10, 15, nie, wryj. Kurde, jak się zaczniesz tradeować, to ten shredder, bo jak się zaczniesz tradeować, to ten shredder cię wdupi. A tak w następnej turze możesz zagrać tego elementala i kurde tego, gorilla bota. On i tak musi tradeować. A czemu nie elementala i shreddera? No bo to jest Death Rattle, a nie Battle Cry. A, bo to jest agonia, a nie okrzyk bojowy. Ale to ten paladyn miał farta, bo co turę miał takie te trady, że nie mogłeś się spodziewać do końca. Fajna ta broń jest jego, też tak kiedyś miałem. No. No nie jest to fajne, bo teraz to może być, kurde, problem. Ale masz szansę go zabić. Musimy oczyścić słoneczną. Mało, ale jest. Kurwa. To jest groźne. Ale spokojnie. Nie mamy mu jak tego czyścić.
No to co, dawać tego pięknie. Golema? Dawaj, nie, golema, a potem silence na tego sprawej. Czekaj, mu zabierzesz, tak. A mu zabiorę te zwiększone silence statystyki? Na tego z prawej, tak. I stary, patrz, i teraz trafisz w twarz, stary. 1 do 6, pyk, twarz, ryj, pyk. Nie. Kurwa. To co, bić go w twarz? Tym 4-2? Bij go w twarz, bo i tak musi spróbować. Kurde, to jest trochę słabe, ale masz 4 karty, które mogą zadać direct damage w twarz, więc to nie jest źle. Więc on i tak będzie musiał teraz trade'ować, a ty po prostu będziesz wystawiał tak, wszystko. Tak, że ja mam tylko 4-4-2 damage'u, wiesz co, on to jest w stanie tak strade'ować, że dobrze strade'uje. No jest w stanie dobrze strade'ować, ale to tak czy siak. Pozwól mi się zastanowić. Tego 2-6 nie zabije chyba. Nie, zabije. Nie, no on wszystko zabije, no tylko no musiałeś tak zagrać, bo w innym wypadku on by tak czy siak się przetoczył po tobie. Zobacz co on zrobił, co za wspaniałe. Myślałem, że go zostawi jednak. Zobaczymy, czy dobrze strade'uje. Dobrze strade'ował. Ale tu masz duszę kart, co? Nie zapominaj o tym. No nie wiem, wiesz co, teraz może mi gdzieś... Nie, no nie zabije się następnie. No nie zabije mnie, ale... O nie, zabije. Ale ty masz duszę kart, nie zapominaj o tym. Patrz, stary, duszę kart. Uff. Kurwa. No, wystaw Shreddera, nie, Shreddera. No. Gorillobota. Ty masz coś za jeden many? Nie, nie masz. No przegrałeś. Jak przegrałem? Przecież wygrałem. Nie. Czołg brać? No cokolwiek, przegrałeś już. Tak? Czemu? No. Bo ma damage. Wystaw tego gnoła, może się nie gnoła. No ile on ma damage'u? On ma 20. No ma. No ale to co mi tak gonił poradziłeś, no? No bo jakbyś się strajdował z nim, to tak czy siak by cię nawalił na stół, bo miał kurde broń, którą zbufował 5 mobów. Aż mi kurde wiadomość przyszła. Kurde, średnio to widzę. No i zginęliśmy. A ten z Agoniam by był dobry, gdyby jeszcze się go dało zabić. No jakby, które wcześniej jakby... Czy są siwo z top decku 2 punkty damage'u, dowiemy się już po krótkiej przerwie. Kurde. Fart to był. No mają farta, ziomuś. Ile my już mamy? Mati zawsze kończy live'a, później przychodzi i ogląda. Chcę się uczyć od najlepszego. No właśnie, czemu Goniu nie szukał taunt totemu? By i tak zginął Mati, bo typ miał przecież 23 na stole. Tral! Kontra! Garrosh! 1-1, Garrosh, stary. Albo śmierć za zgładziciela! No to broń zora. Czemu odrzuciłeś draw? A, bo popatrz co teraz wypadło. I co ty na to? Bo... No dobrze. Dobrze wypadło, kurde. No wiem, że dobrze wypadło, kurde, bo ja tak myślałem, że tak będzie najlepiej. To była jedynka, a nie dwójka? Jaka jedynka? Co on ostatniego wystawił? Czekaj, teraz się zastanawiam, co on ostatniego wystawił. Nie, on chyba wystawił Hero Powera, którego zbufowała broń. To chyba dwójka była. Dostałbym mu 19. Kurde, dobra, dawać dobrze. Totem golemiczny? Tak, dawaj, zawsze. No nie wiem, bo tak robiliśmy w trzecim, mieli dobieranie kart. Nie, no może ma rację, może nawet stary ci źle poradziłem. Ja kurde nie ogarniam. Weź go, nie chyba. Bo, no bo jak piszesz do mnie, ja trenerem, mówię, że nie jestem to ja do Matiego zagadam. To idź do Matiego, ja ci mówię, że nie jestem w stanie, stary, trzeźwości, a ty mówisz, no chodź, idę, kurde. Znaczy ja nie powinienem raz na jakiś czas totemu wystawić, bo ja wystawiam jakieś rzeczy, albo on mi później to wszystko zabije. Ale on nie ma takiej mocy zabijania wszystkiego, nie? Ma, za 5 many. Wszystko ci zabija poza jedną rzeczą. Poza mordą. I patrz, teraz totemik, kurde, wystawiasz. No właśnie, i nad mordę. Kurde, jeszcze możesz tego, kurde, serce kart sprawdzić. Ale czemu on od trzech tur się... Bo mi się wydaje, że on czeka na tą 5 tego. Pierwszy raz mi się udało, stary. Pierwszy raz. Ale to jak super jest, nie? Mi się wydaje, że on pieprznie nam wszystko z tego stołu. Ale co ci za 4 many pieprznie? Nie wiem, kurwa, coś. Patrz. Serio ma Brawla? Nie mów mi, że ma Brawla.
Nie. Kuję Shiba. Dobra, no to jest easy. Ja dam komuś plus, tej po lewej dam i go walnę. Po co tej po lewej? Możesz dać temu z boską tarczą. A i przeżyje. A czemu z boską tarczą? Ale on nie zabije. Nie. Któremu? Wkurzotronowi? Dwoma? Bo obojętnie, dwoma z boską tarczą. Aha, że dwoma. Znaczy, no... Ruszam do walki. Mogę totem wystawić? Bo ja się boję wystawiać więcej. Nie, goryle. Bo gorylem sobie przywołasz teraz pak, dostaniesz kudy, ja ci mówię, co jesteś legendą. No i mówię, najlepsza legenda. Szatkownik, sprawę. Szamo, tak? Kurde, no patrz, legenda, która przywołuje inne legendy. Nie wiem, co to jest, kurde, to jest chyba historia stary legendarna. No jak ty tym deckiem mogłeś przegrać? Przecież on jest zajebisty. Nie wiem właśnie. Ja bym chciał ten deck. Kurde, jaki leszcz. Najgorszy gówno. Nie mogę. Nie mogę, Stefano. Nie mogę. Jeszcze raz sprawdź serce kart swoje. Co? A jak się je sprawdza? No kurde... Mistrz Lancierku, tak? No. Niepokonany. Chyba, kurde... No patrz, no odzyskałeś serce kart po prostu. Odzyskałem. To wszystkie serce kart, którego nie miałem wcześniej, to je odzyskałem. I patrz, ten tutaj mieści trzy karty dobrą. No, i jeszcze będzie dobierał. Uuu, Mateusz się wkurzył. Ciekawe, co napisał koleś. Co napisał? Jaki frajer. Mati, wypadł stąd, bo mnie zbanowałeś u siebie, a tutaj nie twój stream. Ale dobry jest, kurde, koleś se pozwala, co? Mati, wypadł stąd. No kurde. Ej, czekaj, bo tu coś on porobił. No to ja tym typem go uderzę, nie? Tym czekaj, ile ty masz? 5, 8. Zagraj to, co dobiera ci karty, bo ty masz tego co daje ci Furię Wichru. No nie mam. No to kurde, nie wiem. To już jak chcesz grać, bo i tak wygrałeś. Nie masz szans, żeby to wygrać. Dosłownie. A co on robi? Dodaję 1 HP. Czemu to mogę się 1-1? O, dobra. Nie chcę 1-1, bo ja wolę mieć totem na tym. Tamto. Czekaj. Masz jeszcze raz serce kart. Aha, no dobra. Bo ty ugry tak czy się wygrać, więc mogę się jeszcze raz serce kart sprawdzić. Kurde sobie pająkiem. Szatkownik Szmondaka. Mi się wydaje, że to on zjadł legendarnego stronnika, taka jest historia tej karty i teraz jak go zabijesz, to on wypadnie z niego. No tak. Czy ja mogę brać, wziąć sobie tą broń? Czy skarabeusza? Ale możesz serce kart sprawdzić. Czym? No kurde... pająkiem, a potem kurde z jeszcze krabem. Albo na odwrót nawet, bo krabem byłoby mądrzej najpierw. A nie mogę wyciszyć mu tego super herosa? Zadaj... O! No i bierzesz to po prawej i patrz kurde. O, zajebiście. To jest zajebiste. No kurde, serio masz serce kart. Ja nie wiedziałem nawet, że takie karty kurde są. No i tak powinny wyglądać areny. Ty nie dość, że dobrałeś 7 kart więcej niż on, to jeszcze co turę miałeś odpowiedź na wszystko, co on zagrał, więc ci ani jednego damage'u nie zadał. Kurwa, co wygra. Jakiś achievement może dostanę. Kurde, no to go nie uratuje na pewno. Patrz, prowokację mu dał. No już wygrałeś. No. No kurde, nie dało mi się zastanowić nawet. Mogłeś mu legendę walnąć, to by się poddał. To by się lepiej poddał, nie? To jest skill dopiero. 2-1, moi drodzy. Kurde.
Nie dziwię się, że Mati nie może zasnąć, jak taką talię zobaczył. Ja nie wiem, ja coś czuję, że jak ja bym miał tą talię, to bym 12-0 miał, a tak, kurde, jak jest na twoim koncie, to ona jest taka gówno. Tak czuję. Nie, bo serio, naprawdę zajebiste te. Poza tym, że nie masz żadnego AOE i tylko jedną broń, to wszystko jest zajebiste. Tral kontra Uther! Będę walczyć z honorem za zgładziciela! Wszystko wymienię. Wszystko. Mogę? No. Bo mam zajebiste dwudropy. Prawie. A może być. Sekret. Co może on może mieć za sekret? To na 100%. Dużo ma, ale na 100% wykoinuj statek. Jaki statek? Aha. A co, on myśli, że ma kopię? To znaczy nie. On ma... Znaczy, nieważne jaki sekret ma, to wystawienie jakiegokolwiek miniona bardzo dużo kontruje. Teraz możesz zaatakować go i to pewnie jest, nie wiem, coś co 2-1 robi. A jak nie, to masz inny one. No to kurde, totemik. O! Patrz, pierwszy raz chyba zagrasz totemik. Ale jaki fajny pójdzie, patrz. No, do niczego mi się ten nie przyda, ale on się pewnie boi teraz. Że jak rzucę na niego żabę, to będzie miał kurde 0-0. O, widziałeś jak się zużył? Zaatakuj tego 1-1. Tak. Zaatakuj tego 1-1. A mogę wystawić to do dobierania kart? To jest Avenge, więc teraz wystawisz sobie, nie, teraz wystawisz sobie broń i doładujesz się. Broń? Burzowy topór? Tak, burzowy topór i się doładujesz. I zabiję go. Prowadźcie mnie, żywioły. Goniu! Kurde, życiłbym tego tak dobrze nie wymyślił. Ale ja muszę ten totemik wystawić przepływu many, on jest taki dobry. No jest dobry, jak masz go czym osłonić, ale teraz nie masz go czym osłonić, najwyżej jedną kartę dobrze. Działem go osłonię okrętowo. On się teraz boi, bo kurde nie ma nic pojęcia, co ma więcej niż 4 HP i ty mu tak pokazujesz twarz 4. Plujesz mu w twarz w tym momencie, wiesz? Ja wiem, że właśnie go oplułem, kurde. Pozwól mi się zastanowić. No kurde, nieźle. Dobre zagranie. O, i strajduje to. No tak, ale jak wystawię ten totem na przykład, to on już będzie... Ej, pięknie! Teraz możesz totem wystawić. Bo chociaż kurde, czekaj, jak dostaniesz... Użotron. Ja bym go wystawił. Nie, no ja mimo tego. Wszystko, ja bym wystawił ten totem, bo nawet jak ci dobierze jedną kartę, mogę 2-2 zabić? Spali... Tak, tak. Zabij 2-2. Nie! Kurwa, bronią! A, bronią, kurwa. Na pierdolę. Goniu, no nie mogę z tobą. No bo ja nie mogę z tobą, bo nie, zapomniałem, że tu broń jest, no. To co mam zrobić teraz? To tak zabiję go bronią, tego 1-1 no i wystawię totem. No czemu mnie nie ostrzegłeś? Zapomniałem w ogóle, że ta postać ma broń. No bo zapomniałem, że ma broń, stary. O. No i teraz totem sam został. Ale muszę dobrze, ale dobierze żabę karty. Żabę go muszę zamienić. Nie, nie możesz. Możesz wystawić za to kurde w kurzotrona. Mogę. I totem. No. I totem? Tak, i nic nie rób. Już nie atakuj bronią, może masz. Wiem, że co ze mną nie może, no ale na co poradzę. Nie mogę z tobą gonił po prostu. Bo jakbym się sam zastanawiał dłużej, to bym pewnie na to wpadł, że mam tą broń. Trzeba gdzieś pomajstrować? Kurde, dobrze. Patrz, dobierze ci 3 karty minimum. Czemu? Jeszcze teraz serce kart możesz sprawdzić. Opłaca ci... Pająkiem? Tak, opłaca. Nie no, kurna. Lancierem, czy jak on się nazywa po polsku. A, tu ma, Boże. To rzucam, kurde. Serce kart, patrz. Uuu. Słabo sobie. No nic, no ja bym uderzył w 1-1, no. Bądź się, znaczy to, że ci się wyleczy, to nic no i nie zmieni. Nie, ale masz bardzo dużą przewagę. Masz odpowiedź na duże rzeczy, na małe rzeczy, na wszystko. Na średnie rzeczy, na wszystko mam.
Oj. No i pięknie. To jest to, co było potrzebne. To jest właśnie to. Najpierw, żebyś się nie pomylił, najpierw zabij 5-4-4-5-6. Ty się pomylisz na 100%. Przygotuj się na porażkę! A później muszę go zabić jakoś. Teraz możesz rzucić na jego żabę. Żabę. I dobić go. Bronią żabę. No, i teraz rzucę skarabeusza. Skarabeusza, możesz Shreddera zamiast tego rzucić. Nie zmarnujesz, kurde, Battle Cry'a, którym będziesz mógł dopakować tego typa 2-6. A przy okazji Shredder to jest ten... No jest ten typ 2-6, co ci, kurde, jakąś się golem, elemental nazywa, ten co ci daje, wiesz... Aha. 2 damage'a za każdym razem, jak rzucisz. A do tego Shredder jest lepszy. No ale patrz, z żuka różne fajne rzeczy wypadają. Ja lubię żuka rzucać. Wiem, że lubisz żuka rzucać. Każdy lubi żuka rzucać. Bez obaw, słonka! Kawaleria przybyła! No, teraz to już nie wiem sam. Ja bym najpierw zagrał skarabeusza. No właśnie tak myślałem, mówię, skarabeusz, może on jest taki fajny. Zadaj 2 do 3. Wszystkim tak, wrogim tak, stronie przeciążenie sobie. Ale zawsze na propsie. Teraz ci się opłaca to na 2 grać. Tak, tak. Nie, tak? Tak, czemu? Tak, tak, bo strajdujesz się dzięki temu. Nie zginie ci Shredder. A no ten. Jak zginie tamten. No nie, ale to Shredder, teraz strajdujesz Shreddera, tak. I teraz nie zginie ci Shredder. On ciągle 3 punkty. Mogę postawić totem? Bo ja lubię totemy i wystawię tego trenera. Czekaj, myślę, czy opłaca ci się dobierać kartę. Jak dobierzesz kartę, będziesz w następnej turze miał 5 many. To by ci starczyło na Hexa i totem. A jak nie, to będziesz miał 7 many. Ja bym dobrał kartę mimo wszystko. Myślisz? No i zagrał tego gówniaka małego gnoma. Nie wiem, gonił sam. Ty mi czasem tak podpowiadasz. No bo ty zawsze totemy chcesz, ale stary totemy bo są totemy, bo po to ma tą moc, żeby jej używać. O kurde. No, porobił nas teraz. O, wyszedł z niego 1-4. Na pierwszy 1-4. No. Czekam na rozkaz. Ej, pięknie, masz kurde pogromce gówniaków. Który to jest pogromca gówniaków? No ten 1-4 to jest pogromca gówniaków. Bo będziesz go używał tylko do pogramiania gówniaków, 1-1. No dobra, no, ale co bym teraz wystawił za 5? No Belchera. Który to jest Belcher? Ten z Śluzożer. Tak. No i znów na totem mi nie starczy. Jestem z tym totemem. Goniu. To powiedz mi, po co mi to dali, jako... No tak czułem. Uff, fuck. Jest jakiś problem. Na rozkaz. Ma kurde, nie najgorsze value typ, ale ty masz lepsze. Bo ty teraz wiesz co zrobisz? Nawet sam nie wiesz co zrobisz. Nawet teraz. Nie wiem. Wiesz co, totem zagrasz, co ty na to chciałeś. Ale zagrasz. Ja najpierw wyrzucę Kavladara tak. Grabieżce. Tak. Później walnę teraz totem. Pytanie, tak, totem. Teraz pytanie, czy ty chcesz... Na pewno 1-3 w gówniaka. Którego? Takiego zwykłego. Gówniaka. Jakiegokolwiek. Teraz 1-2 pytanie, też czy chcesz heksować... Tak, tak, 1-2 też w gówniaka. Teraz pytanie, czy chcesz heksować pająka, czy nie? Lepiej lava pulstem rzucić, bo zheksujesz coś większego. 5-3. To rzucić no. W niego eksplozję? Tak, tak. A z niego wyskoczą 2 małe. Ale nadal ma tylko 2 damage'a na 100. Tylko nie, gówniaki, to nadal są gówniaki zwykłe, nie? A, jeszcze się wyleczysz. Kto temem swoim super, co kurde wypadł ci? No, teraz nikogo mi nie zabije prawie. Chyba, że ma następnego ten... Ale i tak cię nie zabije. Chyba, że ma coś jeszcze ekstra, co znaczy. Jakiś bufik. Ale nawet jak ma bufik, to ci z całym stałem... O ja pieprzę. Serio? No, dobry bufik. Ale i tak wygrywasz mocno. No bo ja mam kart pełno, a on ma gówno.
O, z okrzykiem bojowym. To co, wystawiam ją i pająka na przykład, albo... Tak, możesz. Nie, wystaw tak. I tak będzie musiał skrydować z tym, on będzie miał jeszcze dodatkową bestię, na przykład legendę bestię, jakąś. Mogę? Nie wiedziałem. Tak. Mogę? To biorę ją. Taką legendę jak wystawiam, to koleś wychodzi z gry. Ale dwie konsekracje miał, czyli już pewnie raczej żadnej nie ma. Ale kurde, on dobrze ci, bo ty jesteś cztery karty do przodu, a on i tak ci traduje równo, to on też ma dobry deck. Ale nie tak dobry jak bestia Agonia przyzwi Phoenixosha. Ale dobrze, że zachowałeś kurde sobie tego, patrz. No, żabę. On teraz sobie pomyśli, a straduje dobrze. A ty, nie, nie, kupać go nie, nie. Tak mówisz. To co, żaba? Żaba. Nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie! Kurwa, 3-3 w 4-2 najpierw. Jezu. Sorry, ja zapominam czasem. A co to za różnica? No, że ta żaba ma taunta. Aha, no i co teraz? Żaba. Żaba? Tak, tego 4-2-6 tego. I tego jakiego za 3. 2-6? Musisz, dwa, no tego za 4 z prawej. I tego z Battlecryem. Bo musisz mieć teraz stół, bo on ma tego. Czyli tą babkę, łowczyni brzydkości. Tak, tak, tak. Nie zadzieraj, skurdy. No, dobrze planował, kurde, to, ale co jak jeszcze wystawi coś super mocnego? No, jak ma jeszcze buffa, to masz problem, bo kurde, koleś ma niezłe karty, mówiłem. Ale ty masz dobre, teraz masz strasznie dużo battle cry w tym deku, więc coś czuję, że... O, kurde. O, kurde, ale i tak cię nie zabiję. Tam ryba. Wyciszyć kogoś? Się przyda. Żabę mogę wyciszyć i bić ten. Wiesz, na pewno ten 2-2 zaatakuj w 0-1. 2-2 w 0-1. A nie, jak mogę wyciszyć tą żabę i zabić nie, mu nie innych? Ma... No jak nie ma sensu? A nie, tak, tak, tak. Czekaj. Tylko myślisz, jakbyś... To jest tylko, że jak bojowy. To zrobisz. Tak, tylko że jak to zrobisz, to jest szansa, że walnie tą żabę. Ale dobra, no zrób to. Co znaczy, że walnie tą żabę? No, że teraz aha, jest że on szansa, ją walnie. Że ten 2-2 walnie tą żabę. No nie walną tej żaby, nie. O, to dobrze. No ja bym tego 2-2 w 1-1 na przykład, albo... 2-3 w 2-2, żeby ci przeżył. Czekaj, ile ty masz HP? 12. Nie no, to bestię musisz wystawić. Bestię wystaw. A 2-2 wani w 3-1. Chociaż, czekaj, 3-3-1. No 12 to mi chyba nie zrobi, nie? Co on tam może mieć w tej ręce? Kurwa, jakiegoś dzika zniszczy sobie go. Dobra. Nie jest źle. Nie wiem, czy nie jest źle, bo ja go będę musiał teraz... Jest, wiesz... jest dobrze, wygrywasz. On boję teraz się musi top dekować karty, a ty masz 3 karty. Teraz zobacz, ładnie stradujesz sobie. 9, 7, 3, 5, 4, 3, 4, 4 i wypierdalasz wszystko na stół. Tylko jak ja cię śmig zrób. Piu. Nawet totem. Nie myśl, nawet nie myśl. Tak, totem też. Z prowokacją totem. O, to bardzo dobre. A co jak on jakiś czar nagle wyciągnie i mi zada 6-7 punktów obrażeń i mnie zabije? Nie ma żadnego. Jedyny czar, jaki mógłby ci zadać 7 obrażeń... Stary, ta kobra jest najlepsza, bo ona wszystko kontruje teraz. No właśnie tak, dlatego ona jest super. A, zabił się! Czekam na rozkaz. Idzie dobrze, muszę ci powiedzieć. To co, wystawiać małpę, totem i kurde... Tak, tak. Najpierw zobacz, jaki totem będziesz miał, bo od tego zależy przyszłość, kurde, rasy ludzkiej. Słabo. I musisz wszystko strajdować. Bo jak? No na pewno 9-4 Boję się tego 9-4 w 3-2, tylko boję się tego, bo jak on ma konsekra... Ale dobra, zrób tak. Wątpię, że miał konsekrację, kurwa. Dekowszy i wszystko wpierdalasz. W tego 0-1 też, bo może mieć buffa jakiegoś. Nie ma żadnej karty paladyna, która zadaje 6 damage'a bezpośrednio. Nie ma żadnej chyba karty. Bo ile rakieterka zadaje? Nie, Leroy Jenkins. Może ci zagrać legendarną kartę z szarżą. Leroy Jenkins to jest ta, co skacze przez płotki? Nikt nie pozna naszych tajemnic.
Co? No, taka Australijka, Jenkins. Czekaj, ile masz damage'a? 12, 14... No nie zabiję za go. Za mało. Ja bym kobrę sobie zostawił, więc 4, 2, 3, 4. Kobrą możesz strajdować tego 1-1, bo i tak ma mało tych speli, co 1 damage'a tylko zadają. No i kurde, fire elementalem w ryj, wszystko już w ryj. I totem mogę wystawić? Miejsca już nie mam na stole. Fajnie. Prowokacja. Jakby nawet jak z szarżą wystawi, to jestem, kurde, obroniony jest. Jest, kurde, ale było ciężko, powiem ci, Goniu. Ta twoja talia taka zajebista, kurde. No koleś też miał zajebistą talię, dwie konsekracje ci zagrał i really. Ma takie zapisy, dobiera kartę. A, jest, ale to kurde, kiedy ja widziałem ostatnio tą kartę. Chyba no stary, na arenie to się może zdarzyć, wiesz? Nie, nigdy na arenie nie widziałem, wiesz? W ogóle stary, jaki to jest reality? Jest taka późna godzina, że już chyba narkomani grają, wiesz? A mi już zeszła faza, wiesz? Już jestem kurde sharp mind, tylko mi trochę głowa boli. Już nie będziesz misplay robił? Po wieku, ja miałem iść rano, kurwa, się umówiłem. Jezu, znowu nie pójdę. To idź, wstań. Tak, wstanę, zesram się. Polira. Dobra, wymieniam wszystko poza babeczką, bo ona jest spoko. No. Człowieku, ja to nie wiesz, ja dobrze wiem, że kurde nie wstanę. To jest stare serce, kurde, talii. A to dziwne, jak to jest RR, to a ja naprawdę nigdy w arenie nie widziałem tej karty. No i pięknie, to jest pięknie. Teraz możesz zagrać. Kiełzar to tmistrz. To temistrz. Do szkoły siódmego ja idę, kurde, w poniedziałek i wtorek. To jest słabe, że tak cię wystawił, ale możesz teraz wystawić Ano i Trona. Użyj Trona. Szkoda, że ci tak, szkoda, że ci zginie. Koniec tury, nie? Tak, wani. W co? Zginął w następnej. W tego 2-2. Aha. I żeby strajdował. Kurde, jakby jakimś cudem ten przeżył ci ten Ano i Tron, to by było super. Ale niestety. Życie nie jest kolorowe. Życie nie jest, to nie bajka. Ja. No dobra, nie tak źle, kurde. O, broń możesz. A broń zawsze się używa, jak jest warto używać broni? Tak. Możesz strajdować, to lepiej bronią niż czym innym, bo bronią, kurde, kilka razy możesz użyć. O, widzisz, już drugi raz użyjesz. O kurde, Hiropoła, ale to dobra. Akurat będziesz miał, kurde, na totemika. W sensie tego, kurde, tego. Totemistrza. To. I patrz, kurde, będzie, dobierz karty. Patrz, pyk. Nie, słaby chyba. Każdy totem, kurde, darmowy nie jest słaby. Mało życia mamy coś. Zostanę prawdziwym rycerzem. 20, to co to jest? Co to jest 20 życia dla takiego kozaka jak ty? No i patrz, trzy karty strajdowałeś swoją bronią, nie? No to co, bić go jeszcze? No tak, tak. Teraz możesz wystawić Shreddera, bo będziesz chciał w następnej turze gorylobota. Skojnowałbym Pomtema, może? Rybka! Ale nie, tak, to nie jest zły pomysł, bo i tak raczej nie będziesz... Też w następnej turze mógłbyś zagrać gorylobota i... Znaczy... Dobra. Chciałem, żeby kurde, statek, w sensie stary, tą armatę zagrać. Temu. Tylko, że ja mam 16 nie życia, to wiesz, to mnie boli. No wiem, ale o, to... O, ale jakby... mamy czar! Magia cię nie uratuje. Mamy czar. I pięknie, kurde, gorylobot. A bo mamy mecha. Mamy mecha, właśnie po to zagraliśmy mecha. Enhanso Mechano. Czekaj, ile będziesz miał? Tak, Enhanso Mechano, tak. I Strider 3-2. Rybka! Ryj i kurde armatkę. I będziesz miał super Enhanso z Mechano. Chyba, że mi wyczyści stół jakimś, nie wiem, łowczym czymś. No łowcze coś są denerwujące. Czekaj, ile ty masz? 12, że...
Mam nadzieję, że on nie ma dużo... O! Bardzo faworki, zajebiście. Bardzo fajnie. Wkurzono mechano, no. Czy najpierw dzika? Tak, nie, najpierw. Nie, bo nie będzie miejsca na stoli, na stole. Najpierw wkurzono mechano, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć... A no tak, nawet to, wiesz? Ja raczej myślałem o tym, że będziesz chciał tak... Nie. W sensie nie. Zagraj samego Enhanso. Wzmacniano tego. Ale ja myślałem o tym, że lawa burstem chcesz zaatakować tego 5 czy 5. Mogę zrobić to? Tak. Kurde, tradujesz ładnie. A 3-3-3-4 może nie... Tak, oczywiście dostałeś najbardziej, kurde, fajne... A nie, dobra, nieważne. Mogłeś dostać Wind Fury na tych totemach, więc nie jest tak źle. A ten ci będzie healował, kurde, to nie, to nawet dobre ci wypadły. Jest dobrze tutaj. I teraz top deck Hexa będzie. Coś wystawił. Tyk. Gówno, jak zwykle. Fuh. Totem to bym wystawił, mogę? Ziemię czekaj. Trzeba sprawdzić co... 3, 2, zaatakuj tym z prawej. Tym z prawej zaatakuj w tego. Jena. Tygrysa, hienę. Tak. Aha, no dobra, no to tym drugim 3-2 też w tą hienę. Ale on ma furię wichru przecież. Tak, ale to pewnie jest w ten explosive traf, czyli zada ci 2 damage'a. Więc to mam na pewno? Nie, tak. No dobra. No lepiej nie ryzykować. A nie lepiej na twarz walnąć najpierw? Nie, było? I teraz walnij 2-3 na twarz, bo to może być jeszcze bear trap. No, chyba jest jakiś. Nie, to jest explosive, no to jak myślę. No i teraz w ryj. A mogę tego totema? Nie. Czemu? Slatter. On by mi karty dobierał. Potrzebujesz, kurde, bo on ci teraz wyczyści ten stół tak naprawdę, więc potrzebujesz czegoś, żeby mieć na nim. Jakbyś wystawił tego mana totema, to byś miał, kurde, tylko mana totema. A tak masz 3-5 na stole. Nie wiem, wystawiłbym mana totema, jeszcze totema bym wystawił, może by się okazało, że mnie wyleczy i w ogóle bym miał, kurde, plus 2 leczenia co rundę. Ha? Nie byłoby tak? No. Co on znów wystawił? No co, lubi za bardzo te totemy. To co, bić go w tego 3-3? Ja nie wiem, co on może mieć. Tak, musisz zaatakować. Jeszcze. Coś wyszło. Freezing. No to dobrze, no to wystawiasz go jeszcze raz. I możesz nawet totem zagrać, co ty na to. Daję, kurde, totem. Widzisz, jakbyś nie miał tego, to byś, kurde, miał gówno. Miałbym problem. Myślę, akurat nie, ale... To jest złe. No i dobrze, widzisz, miałem totem, stary, zniszczyło totem. No, strajduj i wystaw totem do tego. Czyli co, żywiołak ognia? Jaki totem? Mam, co mam strajdować? Ten swój totem. Czyli no, mam to 6? 5. Ale najpierw okrzyk żywiołak ognia, tak? Tak, no obiema. I okrzykiem, i tym 3-2. I jeszcze wystaw to tym. Tylko wystaw go między... Kurde, no. Źle zrobiłem. Dobra, nieważne. Tak bardzo nieważne. Ale z tego żywiołaka lepiej było z prawej albo z lewej zachować na maksa, żeby miał jak najmniejszy value z tego. O, dupie, wygrałeś. Chociaż nie, jeszcze jednego damage'a ci brakuje, kurwa. Czemu mi brakuje jednego damage'a? Aha, rzeczywiście, kurde. A ona nie dzika? A ona nie przyzywa dzika z szarżą, ta łowczyni? O, zagraj tego. Karbeusza i kurde paczek Lita. Coś z szarżą musi być. O, jest, zadaję 3 do 4 obrażeń wszystkim wrogim stronnikom. Nie, lepiej wystawić wilki. Chociaż czekaj. Tak, wilki lepszy. To co, dawać wilki? Tak. A zmieszczą się na stole? Tak. Teraz pytanie, czy idziesz w ryj? Idę w ryj. Poczekaj.
Kurwa, jak on ma kill commanda, to i tak cię zabije, tak czy siak. Nie masz jak się przed tym bronić. Ja bym go w ryj walił. Ale bez tego jednego oręża. Goniu. Co ty liczysz? Jak, w jakie sposoby może cię zabić? Jak będzie miał Handmastera, to cię nie zabije. No w ryj. No bo jak ma tego, to i tak cię zabije. O. No to masz problem. No i kurde, dobrze. Można było ustawić to w następnej jak? Nawet nie patrzyłem. Ale w sensie tak, żeby przeżył. Bo co tam on miał? Czekaj, coś czy powiem musiałeś... Powiem ci, że strasznie ta talia to tak kurde słyszy, bo ty jeszcze nie śpisz. No nie śpię, a ty Kasia kurde też jeszcze nie śpisz. Czy ty już wstajesz? Początek miesiąca jest przyszły do tego. Musisz iść kurde do, no jak to się nazywa, do księgowości. Na początku do miesiąca. Tego. Właśnie, do szpitala, nie. Gdzie się modli? Księdzu, nie. Do kościoła. Kościół. Goniłem. No. Ty do mnie masz znowu problem, już wyskakujesz mi kurde. Tral kontra Garrosh. Mówi, że mogłem cokolwiek inne kreatury zamiast totemu, ale ja chciałem ten totem. Miałem takie pragnienie. A, no tak, tak. No Skarabeusza tak. Zostawiam. Sorry, właśnie, tak. Znaczy, czekaj, z kim grasz? Tak, z Warriorem to tak. Chociaż w sumie mógłbyś nawet Shreddera zostawić. No, nie ma. Możliwe, no, że tak było, Mateusz, ale tutaj, kurde, są presją swoją totemiczną mnie zagiął. No, totemiczna presja była z mojej strony. Po prostu, jak nie zagra totemu, to czuję się, kurde, chory. No. Głowa go zaczyna boleć. Co on tam rzuca? A co się stało? Dawać lansierkę? Lansierkę, to. Serce kart, stary? Serce kart zawsze przecież się udaje. Zajebiście. Kurde, to serce kart to jest jakieś przereklamowane, wiesz? Ja nie robię streamów. Kiedyś zostanę prawdziwym rycerzem. O kurwa, agro warrior. Na ciebie to akurat jest zajebisty deck, bo ty nie masz ale żadnych. Zobaczymy. Ale w następnej turze, jak będzie chciał walić z tego miecza, to będzie musiał użyć Hiropora. O, to jest super karta. Dajemy go? Tak, tak. Będzie musiał teraz strajdować. Będzie musiał użyć Hiropowera albo strajdować te dwa z prawej i z lewej. A co mi Hiropora mu daje pancerz, to co on ma? No okej, nie będę dawał bana z tego Gondisa, no. Kurde, to jest taka... No to przypał, bo ja jestem kurde, mój każdy losowy wróg umrze od tego. No musisz wystawić tego kraba. Zobaczymy co dostaniesz. Ja pieprzę. I teraz pytanie, bo Warrior na arenie często ma kurde tego tego gówniaka, co przyzywa 1-1. A nie ma dużej różnicy między 4-3 a 4-2, więc ja bym wziął Big Game Huntera. Wziął się tego w środku. Większa szansa jest, że ci się przyda zabić coś z 7 ataków. Kurde, trafił w niego. Demona, sensu. Ja pieprzy! Nie podoba mi się to. To będzie przypał, powiem ci, w tej grze chyba. Jak się rozpędzisz, to nie. 5-5, to co dawać tego? Musisz zagrać tego 5-5, czy tego 4-4. Lubię na jazdy. Szkoda, bo go zabiją szybko. Kurwa. Przepraszam, chodziło mi o tego drugiego. Przepraszam cię. No ale dobra, ten drugi też może ci się przydać później. No, przypał. Jaki jest wynik na arenie? Chyba 3-1. No, 3-1 albo 3-2, nie jest 3-2? Nie no, dwóch byś kurwa nie mów mi, nie, niemożliwe, że dwie przegrałeś. No nie wierzę. Nie kurwie mnie, serio? No.
Dobrze tak kurde rozegrywa, powiem ci. Nie, dobrze rozgrywa, tylko farta ma, że mu kurwa takie karty dropią. Ale dobra, nie jest źle. To co, 4-1? Kurwa. Nie, musisz sobie... Kurwa, bo jak on dostanie od tego, to przecież zginie od... Może 4 i totem, stary. No nie wiem, goniu. Kurwa, no gówniana sytuacja. Ja bym totem wystawił, bo będzie musiał w niego wejść tak czy siak, a przynajmniej ci jedną kartę zdrowia. Totem to babeczkę. 0-3? Tak, 0-3, babeczkę i zwykły totem. Nie tą. Tą? Tą babeczkę z prawej, tak. Tą? Tak, totem i drugi totem. To ci się nie opłaca, ale kurwa musisz jakąś kartę pobrać. O, fajnie, jest kurde tarcza. No to jest dobre, ale i tak tu nie ciski. O, dobra karta. No, chuj. Shredder, kurde. Dobra, licz, że teraz coś dużego wystawi. Za 6. Jest, dobrze. Co to, źle? Już, kurwa, no dobra, w dupie. Wystawiasz tego Shreddera i kurde heksujesz mu to 4-5. Kurwa, jakoś zacząć no stół wygrywać. No, na razie ci daje gówno, ale przynajmniej masz szansę teraz dobrze tradeować. Zobaczymy, jak on straduje, czy ci w ryj zacznie iść. Po prostu. Kurwa, jak ci gównianie te karty idą. Ciekawe, co mi wypadnie z tego. Gdzie są twoje najlepsze dwudropy? Powiedz mi, gdzie one są? No pewnie dopiero będą szły, jak będziemy, on będzie miał 10 many, a my będziemy po jednego dwudropa rzucać na turę, nie? No nie! W dupę. No to akurat chyba w dupę. Turę po tym jak heksa, nie, możesz jeszcze heksa dostać. No co nam to daje, heks, jak my mamy 10 życia, kurde. Nie mogę, po prostu. Mogę 4 i 3 wystawić, ale co gówno mi to da? Gówno ci to da, ja nie mogę po prostu. Zginąłem już, koniec źle gry. Źle to zrobiłem, tak. No ale mogę postawić totem. Wiesz jak tam odczy... Nie, no i tak giniesz, kurwa. Poddam już, kurde goniu. No nie, no znowu przegrana. Ale to było kurwa, czekaj, ja muszę zobaczyć ten, weź chwilę, nie wchodź do następnej gry. Ja kurwa muszę zobaczyć te twoje dwudropy, bo ty nie dostajesz żadnego kurwa. No ile ty ich masz, takie. Weź policz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kurwa, z sześciu dwudropów, ile tam, dwa, czekaj, ósma tura była, czyli 8, 9, 10, 11, 12 kart zdrojowałeś. I kurwa żaden nie był tym, ani nie dostałeś, ach chuj, przepraszam. Goniu, no. Graj następną. No bo ten deck jest zajebisty, ja nie wiem o co chodzi, ja słaby jestem po prostu. Czasem tak jest. Bo to jest naprawdę najlepszy deck, jaki do tej pory kurde miałeś. On powinien pójść o wiele wyżej niż tamte. Jebać Jaina. Prosisz się o lanie. Wyje wszystko. Na zgładziciela! No nie wiem, kurde, ta jedynka dobra, ale reszta tak. No, ale to w dupie, dobierzesz coś może. Ważne, że masz jedynkę. Jak nie dobiorę, to totem postawię. To co wystawię? Czekaj, z prawej tą jedynkę postaw. Myślisz? Wątpię, żeby coinował Hero Power. Zaskojnował Hero Power. O, tu zapron. To co, totem? To babeczkę wystaw, nie, babeczkę. I co, nic i nie robię. Nie atakuj. Tak. Będzie musiał w tej albo w następnej żyć Hero Powera, żeby dobrze strajdować. What? Ale chyba nie w tego, a, co? A, dobra, nie, dobra, już myślałem, że walnie dwoma w tego. Kurwa, Hero Power, tylko ci gówno trochę. Zobaczymy co wypadnie. Nic nie robić. A to, nie, atakuj, chociaż tak? Czekaj. Czekaj. Tak, nie atakuj, dobrze, masz rację. Właśnie po co bym miał go atakować.
dobrze. No i fajnie, patrzcie. Pajączka może. Super pajączek na propsie. Gdy to się zgadza, się rozumie. Skraba. Skarabeusza, no żuka. No i co? Koniec. Nic, no. Piątą turę będziesz miał z tego skarabeusza żuka. Kurwa. No nic, no żuka gra. Myślisz? A w następnej będziesz miał Unbounda i Lava Burst. Totem i wystawiam. Jak zagrasz totem, to on będzie tradeował. Tak, totem. I wystaw ten totem od razu. A nie może tego żywiołaka? Nie, bo tego żywiołaka w następnej turze dobrze wystawisz, a ten totem to nie chce. Dobra, zabić wkurzotrona? Tak. Ten totem się zabije. O kurde. No, myślę, że mi zabije totem, bo się będzie bał go. Będzie się bał. Co on zrobił teraz? Nie, dobra. Ja to ma 4. No, to Elementala wystaw. No a co, jak ma kopię? Nie tego! Jezu Chryste, tego za 3, kurwa, nie strasznie, tak. No właśnie się zastanawiam. No właśnie o to chodziło. A i teraz Lava Burstem w tego 3-4. Chciałem lawy, nie wiem jak to się nazywa. 3-4 i co, im mi da bonus. Jak ty mnie straszysz czasem? Bo ty, Goniu, kurde, nie wysławiasz się odpowiednio do mnie. Tylko mnie zmylasz zawsze. Ale zużył dobrą kartę. No. O, dobrze, nic nie zagrał. Bardzo dobrze. Możesz sobie panterę teraz zagrać i to tam twój ulubiony. On się teraz boi, że ja mu zaklęcia będę rzucał. Nie no, ludzie, dla mnie granie Eladera to jest kurde 90% fart. Ostatnio grałem sobie, ja w tym sezonie grałem z... Nie wiem, ale grałem 2 dni i wbiłem sobie pierwszą rangę, a kurde pamiętam, że raz, jak pierwszy raz chciałem wbić kurde piątą, żeby mieć tą nagrodę, to jest kurde teraz chyba sytuacja. 4 dni grałem. Widzę, że jest sytuacja. Na pewno w 4-4 dajesz tego... 4-2. Panterę. 4-4! 4-4! Kurwa! Kurwa! No przecież mówię ci w 4-4! No tamten był taki podobny do niego. Ja pierdolę, nie mogę z tobą po prostu. Muszę serce kart teraz rzucić, muszę mistrza Lancierów. Musisz serce kart, kurwa. I potem na mnie jest, że ja źle podpowiadałem. Kurwa, no. No nie, ja o oh, fuck, on ma jeszcze tą kobrę. Ma Krakena. Słabo. Ale kurwa, jak ty to robisz? Ja jestem ledwo nie trzeźwy. Nie wiem. Kurwa, a ty to co, serce kart znów Lancierkę? Może tak, lepiej nie. Tak, serce kart. No ale ona nic nie wypada nigdy. W dupie jej, gówno ją, chuj w dupie jej. O, patrz, poszło jej, dobrze. A właśnie tak czułem, że coś jest nie tak z tym 4 ten. No właśnie. Bo ja już przestaję myśleć przez ciebie, ty za dużo mi podpowiadasz, powinieneś patrzeć jak ja gram. Dobrze, jeszcze nic nie mówię. Nie mów nic, ja zaraz wszystko wymyślę. Giermek, do mnie! Kubo. Przejebane. No to co? Aha, kurwa. Co tu rzucić, Goniu? Kurwa, jakbyś wtedy tak tamto zabił, miałbyś tak zajebistą sytuację teraz. Kurwa. No nie, teraz do końca. To 4-4 wkurwia, dlatego że on może strajdować łatwo pingiem twojego elementala. Wkurzyłem.
No nic, wystaw rzucić... tą faworytkę. No i ile co? Ma damage'a? 8, 10, 13. No i mecha tego goryla bota. Tak myślałem, kurde. Chyba przegrasz, kurde. Przez ten jeden zjebany play. Goniu. To nie może tak polegać ta gra na tym, że raz się pomyli człowiek i przegrywa wszystko. No ale właśnie na tym po... No i chuj, no ja i przegrałeś. Ja pierdziele. No i co, teraz mnie zabije? Play. 5, tak. 5, nie no, nie sumuje się, 17. No ale kurwa, jeden... On jest głupi, że traduje, bo jeden, był jeden damage off. Co on robi? Ja chyba się przeliczył se to, wiesz? To było głupie z jego strony, bardzo. What the fuck, co nas pierdoli? Ach, pierdole. To co, wyciszyć go? Nie, czekaj. Mogę go wyciszyć? Najpierw za nie, najpierw zabij tego 5-5-5-5. No ale jakbym go wyciszył, to on go nie zabije. Kartę, dobra, ale kartę musisz dobrać. Może coś lepszego ci dropnie. Nie wiem, kurwa, co tam jeszcze masz, co bym go ci dupę urapuje. Kurwa. Mogę go w żabę zamienić jeszcze. No jak go w żabę zamienię, żabę... to żywiołaka, zamień, tego 6-6 zamienię w żabę. Czekaj. Zaatakuj najpierw, potem 3-4 w tego 4... Nie. Nie, bo on kurwa nie straci tego, czekaj. No będzie miał nadal... Dobra, musisz... Co, żaba dobra, na 6-6? 3-1. 3-1! 3-4 w 3-1! 3-4 w... No nie. I co? Dobra, hex. Jebnij hexa, tego 6-6. Nie wiem, co ja ci powiedziałem, czemu ja ci tak powiedziałem. No kurwa, ja i co, czemu? Hero... 5, za 5 Hero Power, za 5 Hero Power, za 5 Hero Power. Kurwa, to na odwrót rzuciłem. Ale powiedz mi, czemu żeśmy nie zajebali tego, kurwa, 7 ten, no? Jak byś chciał go zajebać? No, uderzyć go tym żywiołakiem ognia za 3 ale... i tą małpą za 3. Dobra, i tak byś zginął, dobra. I on ale... miał 7 z życia właśnie. To za 3 to miał 7. Nie miał 7 życia, bo bym wcześniej żabą zmienił i on by miał 6 tak, życia. Jakbyś zmienił żabą, to ta żaba miałaby taunta i nie mógłbyś zaatakować robotem. Kurwa. No. No nie wiem, goniu, kurde. To było no tak jakieś było słabe. Właśnie, ale to było zgubniane. A, nie weź. Nie, bo za dużo kombinujesz, goniu. Nie właśnie mogę z tym goniem. Jezu, jak to mogło być 4-3? Najgorsza talia to była, czuję to. Jak tą talię nazwiemy? Jak tą i najgorszy pewnie mi karty wypadły. Zawsze mi najgorsze karty wypadły. Aż człowieku, nie rozumiesz, swoje jajka się... O kurwa, teraz dopiero do mnie duch rywalizacji, stary sekret. Na początku twojej tury daj twoim stronnikom plus 1-1. No super. Ała. Weź człowieku, tak się zdenerwowałem, że aż sobie jajka przycięłem. O kurwa, teraz do mnie ból dopiero doszedł. No się śmieję, ale ty nawet nie mogę, wiesz. Moi drodzy, po prostu z goniem. Nie mogę.